Jak to jest? Co? Nie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj i następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. Będą przyzwoite, więc dobrze by było, jakbyś to zrobił bądź zrobiła. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, ponieważ pomagasz mi w ten sposób. Trzymaj się, miłego oglądania. Siemano, witajcie, tutaj Wojan i dzisiaj mam dla was zdjęcia zrobione w idealnym momencie. Ostatni odcinek z tej serii bardzo wam się spodobał, więc postanowiłem zrobić kolejny. Jeżeli będziecie chcieli, aby ta seria była kontynuowana, wbijcie pod tym odcinkiem 4000 łapek w górę. Jeżeli uzbiera się taka suma, nagram kolejny odcinek, więc łapkujcie, subskrybujcie, a ja zabieram się do oglądania tych dziwnych zdjęć. Okej, mamy tutaj pierwszą fotę. Samolot idealnie zgrał się z zachodem słońca. Samolot stworzył słońce. Gdyby nie samolot, na ziemi byłoby ciemno. Tak to tutaj wygląda. Jakby samolot dolewał jakiegoś paliwa do słońca. Wiem, mam głupią wyobraźnię. Przepraszam. Dobra, kolejna fota to kot z dwoma dmuchawcami. Sam kot chyba jest wkurzony, bo nie wie, o co chodzi. Leży sobie spokojnie, a to mu fotę robią. Pozytywne takie zdjęcie na polepszenie humorku. Coś masz na głowie, dziecino. Coś ci z głowy wyrosło. Ja na jej miejscu bym się z lekarzem skontaktował. O nie, o nie. Znowu na dole w komentarzach pojawią się świntuszki. Oj, coś czuję. No dziewczyny chciały się zabawić. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Na pierwszy rzut oka widać, jakby to blondynka była... No wiecie, ale musiałaby mieć bardzo długą szyję. W każdym razie zdjęcie przyzwoite, 10 na 10. Kolejne. Wiecie, na osoby, które od pasa w górę są mega przypakowane, ale nogi mają takie tyci, mówi się bociany. Natomiast tutaj nie wiem, jak to określić. To jest efekt nudy na lekcji. Ale za to zobacz, jak lekcja kreatywnie została wykorzystana. Taką fotę od tak nie możesz sobie zrobić. Ja to bym szóstkę mu dał. A przy okazji uwagę za korzystanie z telefonu na lekcji. Oczywiście nie mam pojęcia, kto tutaj używa telefonu na lekcji. Nie, żartuję, jestem grzecznym chłopakiem i nie robię takich rzeczy. Piesek daje okejkę. Tak samo jak ty musisz dać okejkę pod tym odcinkiem. Więc widzisz, piesek namawia do czegoś dobrego. Wszyscy na dole w komentarzach napiszmy klap klask dla pieska. Zdjęcie samo w sobie jest śmieszne. O, tutaj chyba ktoś w domku za dużo plastików spalił. A później takie smogi są. Nie no, oczywiście bardzo fajne zdjęcie. Wow, no to jest naprawdę fajne zdjęcie. Kurczę, genialne. Takie foty szanuję. To jest sztuka. Daję okejkę, lecimy do kolejnego zdjęcia. Jakie to one wysokie w takim wieku. Jak to się stało? Jeszcze takie zdziwione, wszystko tutaj jest normalne. O co ci chodzi? Podgląda pewnie tego faceta, co on tam robi. Wścibskie dziecko, wścibskie. O kurde, lewitujący kosz. Jak to jest zrobione? Ja nie mogę. Zarąbiste, naprawdę, to mi się podoba. Wygląda, jakby lewitowało. Ciekawe, czy taki kosz zawsze przyleci do ciebie, jak chcesz coś wyrzucić. Przydałoby się coś takiego. Dla takich leniwych osób jak ja, to wybawienie. To jest mega oryginalny pomysł. Tylko trochę niebezpieczny. Jak ktoś się tak zapatrzy na to, to może kolesiowi w tył wjechać. I tyle będzie miał z trollowania innych. Albo jeszcze ktoś inny na policję zadzwoni. Przyjeżdża policja, a to takie coś. No nie wiem. O, co to jest? Gdzie to ma głowę? Jak to jest zrobione? Jezu, dopiero teraz zauważyłem. Ile to do mnie docierało. Tam jest druga osoba z tyłu. Ja nie mogę. Przydałaby się kawa. Nie pijam kawy. Chyba czas zacząć. Świetne zdjęcie. Ja to bym sobie oprawił w ramkę i powiesił na ścianie. Wow. Oh shit. No w lustrze wyszło szpetnie trochę. Ja to bym się przestraszył, że to jakaś zjawa za nimi stoi. Jak to jest? Co? Nie. Znowu to do mnie dochodziło. Po prostu ta z krótszymi włosami to jest jej szyja. Ja nie mogę. Na początku szukałem, gdzie ta z długimi włosami ma szyję. A ona po prostu jest ukryta za szyją tej drugiej. No i Wojan wszystko wytłumaczył. Wow, no. Takie zdjęcie nie pogardziłbym. Wrzucałbym na Instagrama. Może kiedyś takie zdjęcie zrobię, więc zapraszam was na mojego Instagrama. Chamska reklama, tutaj taka moja nazwa piękna. Link na dole w opisie również jest, więc zapraszam. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli tak. 4000 takich pięknych kciuków i zrobimy kolejny odcinek. Poza tym wbijajcie na mojego Instagrama oraz Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie. Obczajcie sobie również inne filmy, które nagrałem z tej serii. Tutaj wam się powinny wyświetlić. Możesz sobie kliknąć, ja sobie poczekam. No. No i trzymaj się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.